Halo, halo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Techu. I dzisiaj pobawimy się trochę w bycie baronem narkotykowym, bo witam was dzisiaj w giereczce, która nazywa się Kartel Tycoon. Możecie zostawić z jednego lajka, z jeden komentarz, z jeden suba, jeżeli jesteście tu nowi. A my słuchajcie, zaczynajmy sobie grę. Tylko muszę ściągnąć te charakteryzacje, bo nic kurwa w tych oksach nie widzę. Dobre gitówo widzowie. Gramy sobie dzisiaj w Kartel Tycoon. Niedawno wyszła aktualizacja, która wprowadza nowy Research Tree. Nie wiem co to... To z kilka dni temu chyba wyszło. Co to wprowadza, nie jestem pewny, ale na pewno będzie wiele nowości, więc jeżeli już ktoś grał w tą grę, to teraz że tam oglądał, to teraz i tak będzie na nowo mógł to odkrywać. Zagramy sobie kampanię, bo nigdy jej nie grałem. Oczywiście w grę grałem i to już bardzo dużo, ale nigdy nie miałem okazji zagrać sobie kampanii tej historii, która tutaj jest. Co widzowie, gierka jest po angielsku, więc więc no, będziecie musieli znać angielski, ale spokojnie, kto nie zna angielskiego, to ja się postaram tym moim kurwa krzywym angielskim troszeczkę wam przetłumaczyć rzeczy. I tutaj jest na przykład napisane: Cezar Gracetti znalazł reklamę w gazecie, który o znalezieniu partnera dla super dużej ilości siana. Zdecydował się zadzwonić pod numer z ogłoszenia. I tą kampanię sobie zaczniemy. Już sobie właściwie nadpiszę nad moją poprzednią kampanię, bo i tak nie będę w nią grał. Graliśmy troszeczkę na streamach na Twitchu, na które też widzowie serdecznie zapraszam. Możecie chociaż tam follow zostawić, bo teraz może coś streamów nie ma, ale follow mógłby wpaść. O, i tak na przykład w ogóle nigdy ani razu nie miałem okazji zobaczyć, więc to jest nasza główna postać, którą będziemy grali. Umówmy się, są to tajkuny, rządzą się takim prawem, że raczej jest tutaj zdecydowanie mniej fabuły, a zdecydowanie więcej takiego grania, budowania i tak dalej, i tak dalej. Także kto nie zna angielskiego, myślę, że i tak mu to jakoś turbo nie będzie przeszkadzać, bo raczej tutaj fabuły za dużo nie będzie. No i dzwonimy. My jesteśmy Cezarem Gracetti. O kurwa, i to jest... No dobra. Cezar take a long drag of... Wziął dużego bucha ze swojego szluga. Uspokoił swoje nerwy chyba. Halo? Jakiś gościu. Witamy. Mam na imię Cezar. Dzwonię do ciebie z ogłoszenia. Szukasz partnera? Ja szukam. Dobra, miłość albo czy biznes? Może mam swój numer, zależy czego szukasz, senior. Nie mam czasu na to, żebyś ze mną pogrywał. Widzieliśmy bucha, moje przeprosiny. Zacznijmy jeszcze raz. Cezar, see? There's money to be made from this land, but it's a bullet for long deep for the fish of the man alone. Tutaj się robi pitos, ale jest to za dalekie i za trudne jak na jednego mężczyznę. Potrzebuję partnera, mogę na ciebie liczyć? Tak o mnie zatrudnisz? Jesteś dostępny. Zaprowadzę cię do jednego z moich posiadłości. I pieniądze and the cash is... A i pieniądze masz w ścianie. Dobra, nie wiem co to znaczy. No coś tu pierdoli. Pomyślmy o tym jako o test. See? When it's done. Kiedy skończysz, będziemy w zmowie. Coś tam, bueno, coś tam. No okej, okay, tutaj zaczynamy naszą pierwszą gierkę. Gramy naszą postacią. Nasza postać nazywa się Cezar. Czy ja mu mogę kurwa zmienić imię? Nie, ale możemy mu zmienić tego. Pseudonim.
Aka Czechow. Oczywiście, jeżeli chcecie być w gierce jako jeden z podwładnych, czy tam nawet szef, bo tutaj czasem jest tak, że my giniemy. Nie wiem, czy w kampanii mogę zginąć. Obawiam się, że w kampanii nie mogę zginąć, bo wtedy równa się to końcem gry. Ale jeżeli chcecie być jakimś drugim szefem zaraz po mnie, to dawajcie swoje niki w komentarzach i mówcie, ja chcę zostać. I wtedy nazwiemy waszą postać i po prostu będziecie w gierce. Dzięki temu będzie interakcja z widzem. Giga pokrząb. Dobra, mamy jakieś narzędzie, mamy jakieś kurwa misje. Użyj brudnych pieniędzy, by wybudować warehouse. Okej, musimy wybudować warehouse. Przygotujcie się na to, że te gierki będą długie i na początku gra nam trochę wali takim tutorialem i ja muszę sobie przypomnieć, jak to się robiło. A nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem. No dobrze, cześć. Przygotujcie się na to, że te gry będą kosmicznie, odcinki będą kosmicznie długie. Zresztą było napisane, że kampania trwa od 10 do 15 godzin. Znaczy i myślę, że z 10-20 odcinków myślę walniemy, bo trochę też pewnie gdzieś tam poza tymi odcinkami będę grał. Ale no, przygotujcie się na to, że w ogóle nigdy nie nagrywałem takiej serii, kurwa, i nie wiem co, ciężko mi się prowadzi ten dzień. To jest pierwszy raz, kiedy nagrywam taką serię, nie montując jej, więc musicie wybaczyć, bo to wymaga pewnego rodzaju umiejętności, których nigdy nie mam, bo naprawdę nigdy nie nagrywałem takiego tajkuna na kanał, tego co kojarzę. Więc no, muszę się od nowa przyzwyczaić, ale myślę, że pierwszy odcinek może być taki kurwa składankowo, będę składał na pół zdania, nie dokaczał ich, ledwo co to będę robił coś w gierce, ale myślę, że później widzowie się rozkręcimy i naprawdę będzie nam się bardzo przyjemnie w to grało, te gierki. Ja uwielbiam takie gry i myślę, że wam też się kurwa spodobają. Z tego co rozumiem, muszę 3 zbudować tego, tak? Using Dirty Matty 3 farms with the rest of the resistance. Aha, using Dirty Matty. No dobra, git. 1, 2 i 3. Budujemy widzowie 3 razy farmy opium. I Makosa. Chyba. No to jest Mak. Normalnie, że jest komendantem gdzieś. Budujemy widzowie. Move Cesar to the warehouse using Lieutenant General abilities. Dobra, musimy polecieć do warehouse'u i do naszej bazy. Pyk, misja wykonana. I teraz musimy nim dostarczyć nasze tutaj naszego makowca do tutaj miejsca, w którym będziemy to przemycać dalej, sprzedawać, tak? Do innych ludzi. To są miejsca, słuchajcie, właśnie przemytu, to są miejsca zazwyczaj przemyca. Ogólnie ja wam wytłumaczę zasady gierki trochę. Zasady gierki polegają na tym, że staramy się utrzymać, słuchajcie, nasz kartel. Zarządzamy kartelem. Tutaj mamy też jednocześnie fabułę, ale zazwyczaj wygląda to tak samo, czyli robimy narkotyki, próbujemy się nie złapać, sprzedajemy narkotyki, zarabiamy pieniądze, robimy więcej narkotyków. Przejmujemy miasta i tak dalej, i tak dalej. I narkotyki można sprzedawać w dwóch miejscach. Pierwsze to jest River Pier. To jest pierwsze miejsce, w którym możemy sprzedać narkotiksy. I z tego co kojarzę, drugie miejsce to jest samolot. Jeszcze jest trzecie miejsce, to jest takie miejsce, kurczę. Nie wiem, jak to się nazywa, ale to jest pomiędzy jakby miastami. Czasem mamy takie na drodze miejsce, w którym mogą ci cło jakby chyba nabić i albo zabrać, jeżeli coś nielegalnego przenosisz. O, chyba dobrze powiedziałem. I w takim miejscu też możemy te chyba, o ile się nie mylę, rzeczy, narkotyki swoje sprzedawać, tylko musimy to robić rozsądniej i na przykład zapakowane w marchewkę i w środku normalnie kokainu, coś takiego. Dobra, mamy kolejne misje. Using dirty money build a transport company. Musimy zbudować transport company, jest to dla nas żaden problem.
budujemy sobie Transport Company. Transport Company sprawi nam to, że zrobi nam to, sprawi nam to. Jakoś ostatnio, kurwa, nie umiem po polsku mówić. Dzięki Transport Company będziemy w stanie sprzedawać narkotyki, nie używając naszego Cezara, naszej postaci. Tylko jak widzicie, ona sobie tutaj ciężarówki będą jeździć po prostu i automatycznie będą te narkotyki nam sprzedawać. Misja wypełniona. Warto by było zrobić coś, bo ja, naprawdę mi się kurwa nie chce czekać, czy oni twierdzą, że ja mam coś wybudować, albo coś mam nie wybudować. Nie chcę mi... A, nie mogę. A nie mam trepitongu. A dobra, ale mam Dirty Money. Dobra, bo trzeba widzowie troszeczkę zainwestować, nie? A inwestuje się tu pieniądze między innymi w Rowan coś takiego jak kasyno albo takie różne budynki. Myślę, że najlepszym by było chyba kasyno. To kosztuje 37 tysięcy. Na początku możemy taksi kompanii. Bestanie. Budujmy taksi kompanii. Nie wiem, czy to się samo zbuduje, czy ja te pieniądze muszę zawieść. Chyba muszę je zawieść. Stop delivery. Move. Już pizdę, musimy zbudować taksówkę. Wyprzedzimy ich. Wyprzedzimy trochę gierkę, bo pewnie byśmy dostali taką misję. Tak czy siak. Natomiast ja bardzo bym chciał szybko już sprać te pieniądze. Dzięki taksi kompanii bierzemy sobie pitong z brudnego siona, nielegalnie zarobionego, na czyste pieniążki. A za czyste pieniążki możemy budować o wiele łatwiej rzeczy. Bo na przykład, żeby wybudować tutaj farmę i ją utrzymywać, potrzebuję mieć tutaj swój własny dom. I z tego domu, jak widzicie, jeździ ciężarówka i ona dzięki temu, że ma brudne u siebie, ona utrzymuje na przykład tę farmę brudnymi. Ale jeżeli chciałbym już wybudować tutaj farmę, to jest mi potrzebny czysty pieniążek, bo inaczej musiałbym to ręcznie zanosić te pieniądze, a jest to strasznie umolne. Więc czysty pieniążek, ważny pieniążek. Ja, halo? Przepraszam bardzo, proszę mnie tutaj zbudować. Ajajaj, nie tu zawiozą cię trzeba. Już biorę wszystki pitos, proszę tutaj, do taxi company. Proszę budować. Za dwa dni się wybuduje, elegancko. Dobra, mamy jakieś nowe misje. Musimy wyprodukować 25 opium. I musimy sprzedać 25 opium. Super. To my to róbmy, a przy okazji oczywiście przydałoby się jeszcze coś tutaj zainwestować, żeby ta gierka nie trwała 15 lat. Dlatego myślę, że jeszcze z dwie farmy opium, trzy, no myślę, że na spokojnie ze trzy farmy opium sobie walniemy. I wykonaliśmy kolejną misję. Bierzemy buszka. Coś. Idziemy do naszego zioma, który nam to wszystko zleca. Cezar. I could almost kiss you. Mogę cię prawie pocałować. Zbudowałeś silne podwaliny. Trust a man of faith to turn a profit so quickly. Zaufaj mężczyźnie wiary, a zwróci ci pieniądze szybko. Jakiś cytat jest, kurwa? Dziwne. You know me well, for a seller I never met. Znasz mnie dobrze, jak na gościa, którego nigdy nie spotkałeś. Skąd wiesz, że jestem religijny? To dziwne dla mężczyzny, żeby nowego partnera biznesowego sobie sprawdził. Moja matka jest, boi się Boga. Praktykuje za jej grzechy chyba? Nie wiem, czy za jej kto grzechy. But the truth is that business is far greater interest to me than piety. Business, zajebisty biznes mamy. Business I would like to return to partner. Son loyal, no tutaj jest długie te dialogi. Son loyal to his mother is... Ja zrobię widzowie tak, ja to przeklikam i wam kurwa streszczę, co tu jest napisane. Tak, o, będzie szybciej. O, i kazał nam kupić taksi kompanii. I mówi, że jesteśmy koksami. I że lojalni syn dla matki to koks. I że będzie wszystko koks. No i miodzie, dostaliśmy 10 koło za to od niego chyba.
Cox, akurat ty, misja wypełniona, bo z Taxi Company robię. Wiedziałem, że Gierka nas skończył, to poprosi, żebyśmy to Taxi Company zrobili. No i zrobili. Wcześniej, przed Gierką. Siedziła nas. Problem z tymi dialogami jest taki, że kurczę, ciężko się je... ciężko się czyta, bo są długie, w sensie, o kurwa, aż tyle pieniędzy tam zanoszę do tego Taxi Company. Są długie, nie chce mi się ich czytać, jeszcze muszę je tłumaczyć, z czego jestem strasznym gałganem z tłumaczenia rzeczy. O ile jak sobie to czytam, tak jak zawsze powtarzam, o ile to czytam te opcje i składam to razem w angielski, to mi to przychodzi bardzo łatwo i rozumiem, o co chodzi. Ale później, żeby to na polski przetłumaczyć, to już gałgaństwo level naprawdę wysoki. Ciężko mi idzie. Dobra, myślę, że w ogóle przydałoby się coś jeszcze wybudować, oprócz tego, że mamy to Taxi Company i musimy przeprać 1800 Dirty Money. Ja bym zbudował coś jeszcze, a to, co chciałbym zbudować... O kurwa, jakie głośne, co jest? O! Jest świeżo wyprane siano. To piękne, nieprawdaż? Jestem z pod wrażeniem, Cezar. Dzięki. We break your back before you enjoy the fruits of your labor. Ta, to ciężka praca jest. I że za ciężko pracujemy. Za ciężko. Nam czy ci nie zaufałem, coś tam. Synergia. Coś tam. Dobra, myślałem, że kurwa fabułka będzie o wiele interesująca bardziej. Oni za dużo trochę gadają. No, myślałem, że fabułka będzie koc. Myślałem, że jakieś przerywniki filmowe też będą coś, a to tylko jeden widzę intro dostaliśmy i to koniec przerywników filmowych. No nic. Co się dzieje? Ja nie mogę... Under control of government? A ja nie mogę tutaj research center zbudować? O kurczę, nie mogę. A szkoda. A widzicie, normalnie to można research center zbudować. Czyli musimy iść dalej tymi misjami. No i w końcu będziemy musieli chyba napaść na kogoś. Wydaje mi się, że będziemy musieli przejąć to miasto. Bo tutaj jest research center. Dobra. Synergy, kolejna misja wykonana. To... Dobrze, dobre uczucie być... Władać, no nie? Dużo rąk. Prawie, że robota jest lekka. Jednak nadal wierzę, że będziemy... że będziemy czerpać więcej korzyści. Więcej kierowców? Nie, mój przyjacielu. They are cogs in the machine. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Lieutenant będzie przewoził tego więcej. Complex task. I have been reaching out. Soon you be able to take your pick or Navatos at the residence. We'll make a leader out of you yet. Dobrze, będziemy szefami. Jeżeli będziemy... Ja sobie tak zatrzymuję, bo wtedy sobie czytam i nie marnuję też czasu na odcinku. Jeżeli chcesz, żebyśmy byli szefami przez telefoniczne, przez telefon, to nie jestem zainteresowany. Powiedz mi, jak się różnię przez od jednych z tych dostawców. Tam, Fox. I don't even know. Nawet nie znam twojego imienia. Rozumiem twoje zdenerwowanie. Może to rzecz, żebym się przedstawił. Kontynuuj zadanie i tego. I w końcu się przedstawię. Anuta, kurwa. Controls? To ja wiem wszystko. Dobra, no to co mamy dalej za zadanie? Harry Lieutenant. Musimy zatrudnić kogoś. Dobra, i to jest moment, w którym właśnie wy tutaj... mogę wam zmienić tutaj imię i nazwisko. Albo przynajmniej ksywę, więc możecie sobie widzowie pisać.
I tutaj tak, wygląda sprawa, wygląda z tymi postaciami tak, tutaj chociaż na szybko wytłumaczę wam. Tutaj mamy terror, który on lubi mieć. My mamy terror aktualnie zerowy, także ani tego nie jesteśmy w stanie zatrudnić. Znaczy jesteśmy, ale on będzie nielojalny dla nas, bo ten lubi być w kurwę u władzy, trzymać twardą rękę, ta lubi trochę trzymać twardą rękę, a ten komuś ma w pizdzie jakiś terror, więc sobie go zatrudnimy i będzie gigakoksem. Lieutenant tutaj został wynajęty. Increase Lieutenant Kerrigan's by increasing the up. A, musimy zwiększyć jego lojalność. Dając mu podwyżkę. Jo, jo. I dzięki temu jest teraz. O, są cutscenki, okej. Dobra, misja wykonana dla naszego szefa z telefonu. Z naszej gazetki. Gdzie znaleźliśmy ogłoszenie. Okej, no to jak będą sceny przerywnikowe i ta fabuła będzie się trzymać, to jest spoko. Okej, przyjechaliśmy do tego, tak? A, to taka kasenka. Ta rezydencja żyje. Suche samochody. Ktoś wchodzi przez główne drzwi. Patrzy się na zewnątrz. Uwielbiam to, co zrobiłeś z tym miejscem. W pokoju zapada cisza. Tylko Cezar rozpoznaje głos. Fajnie cię w końcu spotkać, partnerze. Proszę, nazywaj mnie Miguel. Przywitali się. I przed tym jak tego ziomka nowego, co zatrudniliśmy, przedstawił do Miguela. Coś tam, że zajebiście zatrudniliśmy. Nawet lieutenant potrzebuje pieniędzy i władzy. Zaspokój jego potrzeby. To będzie git. Chyba. jeżeli zawiedziesz, to nie będę cię szanować i będzie klops. Zawsze są rozwiązania, jak to rozwiązać. Albo twoje portmonetka, albo pistolet. W sensie pistolet. Bueno Cezar, ale na razie potrzebuję bardziej twojego miecza? To jest. Nasz biznes rośnie. I tak jak nasze zapasy, albo potrzeby bardziej chyba. Jest miejsce do sprzedaży na wodzie, które posiada inny gang. Zbierz swoich najsilniejszych ziomów i przejmiemy je. A ty idziesz? To jest nowy początek dla nas, Cezar. Okej, czyli. A, czyli idzie. Okej, musimy przejąć tutaj port, żeby więcej rzeczy sprzedawać i mieć gdzie sprzedawać rzeczy. No to co, to lecimy chyba. Dobra. Słuchajcie, przejmuję się porty, bardzo prosto, to znaczy wysyłam po prostu tam wszystkich, kogo kurwa mogę wysłać. Idziemy to rozpierdolić w pół. W ogóle ja bym chciał sobie zobaczyć, czy jestem w stanie zobaczyć to drzewko takie. O, jest tutaj drzewko. Okej. To jest jakby drzewko ludzi, to znaczy, że my jesteśmy niby najwyżsi. Później jest ten gościu i później jest ten gościu. No ale to takie drzewko jest aktualnie nie do końca prawdziwe, no bo akurat my w tym momencie przy władzy jakoś turbo nie jesteśmy chyba. Dobra, i atak. Powinniśmy sobie poradzić. Tak, jest 5 do 3. Po co nam tak daleko seaport? Nie wiem, bo to i tak będzie tu niemożliwością praktycznie sprzedać rzeczy. No ale jeżeli szefito nasz tak chce, to przejmujemy to.
Niech mniej gadają, a więcej mi każą budować i się bawić dobrze. Kurwa. Widziałeś Miguela? Zostawił tobie rzeczy, które masz zrobić. Żebym użył workshopu. Custom fucking Rios, check my cargo. Dobra, bla 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 bla. Tutaj jakiś lutenek, kogo to interesuje. Dobra, słuchaj mnie. Do rzeczy, kurwa, ja nie będę z tą rozmawiał, kmiotku jebany. Mam zbudować workshop. Gdzie ten workshop mam zbudować? Tutaj nie mogę, bo to nie jest moje miasto. I workshop musimy walnąć tutaj. Ach. Musimy połączyć transport kompany do workshopu. Problem jest taki, że... A nie ma chyba problemu jednak. Żaden problem. A jest problem. Jakiś. Chyba nie ma pieniędzy, tak? A nie mamy warzyw w ogóle. Tak, musimy się tutaj zacząć robić warzywa. Connect Transport Company to the seaport? Ale rozumiem, że mi musimy nowe Transport Company zbudować, bo nie ma kurwa miejsca przecież. Tutaj już mogę dwa połączenia mieć. Nowe Transport Company trzeba zrobić, drugie. Nie wyrabiamy na jedną linię. Pach. I pach. Połączone. A, nie ma. Aha, to się nie za... Poczekajcie. Aha, dobra, bo ja nie muszę teraz tego warehouse'u. Ja mogę zrobić tak i mogę zrobić tak. O ile się nie mylę. A mylę się, kurwa. Connect the transport company to a seaport. Nie do tego, kurwa. Seaporta. Tylko do tego. Dobrze mówię? Dobrze mówię, no. Debil. Tutaj 60 uncji tutaj. Nie uncji, tylko kurwa 60 porcji tego. Uncji. 60 baryłek. 60 porcji opium. Czyli... Po polsku to nie jest też opiowate? Chyba tak. Chyba tak, widzowie. Dobra, no nic. Z tego co rozumiem, to ten workshop będzie działać tak jak należy, czyli powinien, jak się wyhodują warzywka, to on powinien zbierać warzywka, pakować te warzywka razem z opium. Znaczy te opium w warzywka, żeby strażnicy celni tego nie przechwytywali. Dzięki temu też mi terror nie będzie wzrastał, bo to jest turbo ważne, żeby mi terror nie wzrastał. A przenieśmy tego ziomka tutaj, bo nie wiem, czy oni mi miasta nie przejmują, jak mnie nie ma. Nie, widzę, że tutaj nie ma, tak. To nasze rodzinne miasto. No i przydało... Co się dzieje? Też przyjmuje miasto. No i miasto też by się ogólnie przydało w kurwę przejąć, nie? Ale to myślę, że dostajemy na to misję. No i co? Sprzedajemy opium. Tylko zanim ja to kurwa opium tam zawiozę, to minie 10 lat. Na razie 2 zawiozłem. Tragedia. Nie opłaca się. A, bo to jest Seaport, a to jest River Pier. Okej. Okay. No to zobaczcie jaka różnica. Tutaj w 3 dni 10 tego, 26 tego, a tutaj 40. O kurwa, i 104. Seaport jest ważniejszy dużo. Bo tutaj lecimy na świat, a tutaj tylko rzeką płyniemy. Hmm.
Jagar Goose without packing terror into pack. No właśnie, musimy w warzywa pakować nasze rzeczy, które sprzedajemy nielegalne, czy jakieś kokainy i wszystkie te narkotyki. Musimy pakować warzywa, bo wtedy jak sprzedajemy warzywach, to nie wzrasta nam terror. A terror chcemy mieć, słuchajcie, najniższy, bo to, że mamy terror, powoduje nam, że policja nas próbuje ubić, później FBI nas próbuje ubić, wojska nas próbuje ubić, blokują nam rzeczy, przejmują nam, konfiskują nam miejsca, w którym hodujemy narkotyki i tak dalej. Więc jeśli chodzi o terror, chcemy mieć najmniejszy, lojalność chcemy mieć największą. Bo też lojalnością jesteśmy w stanie zniżać terror. To najwyższe i to najniższe chcemy. Terror niestety wzrasta, ale to przez to, że ja sprzedaję kurwa opium. Chyba. Same. A czemu ja warzywa sprzedaję? Ja nie chcę sprzedawać warzyw. Głupio, kurwa. W życiu nigdy warzyw nie sprzedawaj, no jak? Wyłącz warzywa, sprzedawanie warzyw. Warzyw nie sprzedajemy. Warzywa są potrzebne, żeby pakować w nie narkotyki. No i se śmiga jakoś wszystko. Na razie jest gites. No i tak będzie wyglądać ta gierka. Będzie ona bardziej ekscytująca później, szczególnie jak ja się rozkręcę trochę z gadaniem. I przypomnę sobie, na czym polega ta gra. Później też odkryjemy całe wielkie kurwa drzewko i te wszystkie budynki tutaj będziemy. O, tych budynków nie ma dużo, bo to nie ma co się oszukiwać. Nie ma jakoś turbo dużo budynków do budowania, ale jest na tyle ciekawe i na tyle gra nam dawkuje te. Szybkość budowania, że ciągle jesteśmy podekscytowani nowym budynkiem. Trwa to na tyle wolno, w sensie nie budujemy od razu wszystkich rzeczy na level najwyższy, tylko właśnie po kolei sobie tak schodkiem po schodku, przez to fajnie jest. Przez to fajnie, bo ciągle jesteś podekscytowany, że możesz iść dalej. No i tak, widzowie, rozkręcę się na stówkę. Tylko muszę się kurwa otrząsnąć, bo ostatnio za dużo nie nagrywałem. Jak jeszcze były teraz ostatnio streamy, chłopie, 10 godzin gadałem, to byłem rozgrzany, coś tam poddymiłem. Teraz widzowie ciężko, ale myślę, że wrócimy do tego. Tylko no, potrzebuję chwili czasu, żeby się widzowie otrząsnąć. Możemy płacić dwoma rodzajami pieniędzy. To ja wiem, że mogę płacić kurwa dwoma rodzajami pieniędzy. Ja bym najlepiej tymi płacił, ale nie sięga tutaj nasza rezydencja. Możemy jakiegoś nowego zioma nam zrekrutować? Możemy. My chcemy nowego zioma? Na razie w sumie jest kurwa niepotrzebny. Po co mam płacić komuś 130 dolców tygodniowo? Bez sensu. Jest tu w ogóle masę rzeczy, które przyjdą gdzieś tam niedługo w następnych aktualizacjach. Na przykład to. Nie wiem, co to będzie dawało. To przyjdzie. To są takie rzeczy, które macie napisane. Coming soon. Gierka jest oczywiście w fazie jeszcze rozwoju. Coming soon. Więc pewnie twórcy gry będą masę rzeczy wprowadzać na przestrzeni lat. My sobie zagramy teraz tą serię, bo no przecież nie będę czekał 3 lat, aż ta gra wyjdzie, kurczę, z Early Access, no nie? Najwyżej sobie za 3 lata jakąś nową kampanię może zrobię i też sobie ogramy. Dobra, bo te opium to tak wolno idzie. Panowie, kurwa, no sprzedawać szybciej. Na litość boską. Szybciej, kurwa, ja wezmę tego zioma i mu anuluję tutaj, że tutaj nie jeździ do tego miejsca. Wszystko tu sprzedawaj, bo tu misję trzeba zrobić, chłopie. Brakuje nam opium, kurwa. Za dużo warzyw mam, a za mało opium. Trzeba nowe farmy zrobić. Damy radę. Pizgam nowe farmy, widzowie. Budujmy tutaj dróżkę. Pach, patrzcie. Pach. Pach, pach. Pach. I tutaj już nowe farmy, chłopy, lecą. Pach. Jedna. Druga, kurwa. Trzecia. Czwarta.
Let's go. Nie ma co się opierdalać. Proszę tutaj zbudować szybciutko farmy. Halo? Szybciutko farmy proszę zbudować, powiedziałem. Mhm. Fantastico. Zajebiście, nie? Aha, bo ja tu... Bo ja ten workshop... Nie. Nie, dobrze, dobrze jest. Tylko w rezydenc powinienem, w sensie w naszym tutaj wizji powinienem mieć siano. A jest tu dosłownie nic. Storage empty. Bo praktycznie całe brudne zostały wyprane, więc... Dobra, to jeszcze raz, kurwa, to zbudujmy. Mogę to anulować jakoś? Ja bym chciał to zniszczyć. Mogę? Kurwa, to jest problem, jak ja tego nie mogę zniszczyć. O. Chyba, że... A, anuluj klikam i samo się zniszczy. A, dobra, elegancko. Dobra, bo nie jesteśmy w stanie zbudować niestety tych farm za brudną, także zbudujemy je po prostu za czystą. Do drogi tu trzeba usunąć. Pyk, pyk, pyk i pyk. I zbudujmy za czystą, bo mamy tyle jakby... Tyle przeprane już tego brudnego siana, że mamy zdecydowanie więcej legalnego. To nawet... To lepiej, no. Zawsze lepiej jest, znaczy inaczej, zawsze lepiej jest wydawać brudne pieniądze niż czyste. Ale jeżeli mamy więcej czystych na tyle dużo, że prawie nie mamy brudnych, to znaczy, że jesteśmy kurwa zwycięzcami z gigapostrzem. No jeszcze trochę musimy tego opium sprzedać. Wtedy to strasznie kurewsko wolno. Ale mam nadzieję, jak teraz budowałem te farmy, to jakoś pójdzie. Będzie dobrze. Bo mi terror strasznie wzrasta. A to opium chyba same sprzedaje, co? Jest sprzedawane samo opium? Jest. Ja bym w ogóle anulował to. Chociaż nie wiem, czy mogę to anulować. Może fakt, że ja wyłączyłem te vegetables, w sensie warzywa, to sprawia, że ja nie sprzedaję jakby opium w warzywach. Dobra, włączmy wszystko, co jest możliwe. Niech się to tam jakoś kurwa sprzedaje. Tak mamy nasrane i tych warzyw strasznie dużo. Niech to się kurwa pakuje. Nie wiem, czy ja mam tu... Są tu jakieś statystyki. Nie wiem, czy są statystyki... Ile jakby zarabiam... Ze sprzedaży narkotyków, tylko jakby z zapakowanych warzywa. To chyba nie ma. Widzę, że jest tam z ile zarabiam z warzyw i tak dalej, ale... Ile dostajemy siano z zapakowanych narkotyków, warzywa, to nie ma napisane. Dobra, dawaj, bo tutaj misja, jeszcze trzy opium, come on. Co jeszcze tu możemy wybudować? Ciekawego w sumie. To, o, church jest fajny. Bo tu za pieniążki sobie lojalność wzrasta nam i dzięki temu możemy terror jakby zniżyć. Church jest fajny, czyli kościół po polsku. Bardzo w porządku. Service any farming then it's ridiculous. Dobra, rozumiem. Tutaj jest, if you aren't making enough to product, try buying keys for Nini Village. To też jest kurwa mądre, no, ja o tym nie pomyślałem. Że możemy w tym, w wiosce kurwa. Kupić produkty.
Tylko tu nie ma żadnej wioski w sumie. Tam jeszcze wioski i z tych wiosek faktycznie możemy, słuchajcie, produkty kupować. To jest wioska i tutaj możemy różne produkty od nich kupić. To też nam wzrasta dzięki temu lojalność, jeżeli kupujemy za dobrą cenę i ci wioskowi ludzie zarabiają sobie pitos. Wiesz co, Cezar? I think that we might have outgrown our humble home. Myślę, że mogliśmy przerosnąć nasz skromny dom. To część działającego biznesu. Zawsze zaczynamy... Co? We always streaming from sunlight? Nie wiem. Celujemy w gwiazdy, coś takiego, to by było na polski. Tutaj, że jesteśmy kosem, że wierzymy w Boga. Sipki too much. Wydawanie w sporcie generuje fajne pieniążki. Ale płacimy też dużo ziomkowi, który zarządza miastem. Żeby przymykał trochę oczy na to. Ale nie działoby się tak, gdybyśmy mieli po prostu miasto zajęte. Rozumiesz? Chyba tak. Ale Puerto Roya należy do rządu. Nie gangu jak port. Po prostu co, powinniśmy wziąć go od tego, przejąć miasto? Byłbyś zaskoczony, jak tanio, jakie wartości tanie mają politycy, przyjacielu. Jeśli z nim porozmawiamy, zapewne będziemy w stanie sobie dojść do jakiegoś porozumienia. Jeżeli uda nam się dojść do porozumienia, przyjmiemy władzę nad miastem. Ja teraz porozmawiam z majorem. Major? Rozumiem, że tak, Puerto Roya. Witam serdecznie, a więc ty jesteś majorem. Ty jesteś tutaj prezydentem miasta. Tak, tak, to ja. No to widzisz, musisz wiedzieć, że przejmuję kontrolę nad miastem. No, już słyszałem kiedyś tą historię. Musimy dojść do pewnego porozumienia. Możemy ponegocjować, ale musisz mi pomóc w zamian. To zdecydowanie nie przypadaj, że jesteś prezydentem miasta. No, okej, okay, powiedz mi, co mam zrobić. I co tu jest teraz? Control. Door control, okej. Okay. Increase loyalty level, beat the salsa in the club of Amando. Open salsa club in Amando and donate. O kurwa, to u nich mam teraz budować rzeczy? A musimy wybudować u nich. Nie. U nich? To jest Puerto Roya. A to jest Amando, dobrze, że to, czyli tutaj mamy wybudować. Salsa club. Klub salsy. Musimy wybudować. To powinno być w loyalty. Jest. 12 tysięcy. Bardzo dużo. Przecież my kurwa tyle pieniędzy nie mamy. Przecież my kurwa zaspukani będziemy, widzowie. Halo. Ja zaraz pitongu nie będę miał. Otrząśnijcie się, kurwa. Proszę mi tutaj w ogóle sprzedawać, bo tutaj jest bliżej. Nie wiem, czy ceny na przykład tutaj są takie same. Nie wiem, czy jestem w stanie to zobaczyć jakoś. Info. Jestem tutaj w stanie zobaczyć, że na przykład cena opium to 84, a tutaj cena opium to 84. Okej, czyli tyle samo. No dobra, to będzie trzeba uzbierać w kurwę dużo pieniędzy i zająć się trochę rozbudową tutaj. Rozbudową trochę naszych farm, może założeniu nowej farmy. Założę tą farmę pewnie poza odcinkiem, uzbieramy sobie
troszeczkę pieniążków z 2000 i myślę, że wtedy zacznę odcinek drugi. Następnego dnia się widzimy od właśnie tego momentu i zbudujemy sobie Salsa Club i popchniemy gdzieś tam tą fabułę dalej. To jest pierwszy raz, kiedy nagrywam taką serię, plus jestem zmęczony, plus mam dużo rzeczy do zrobienia, plus dziwnie się czuję nagrywając taką grę. Ostatnio dużo jednak gier, które nagrywam, trwają po 10-20 minut, ewentualnie są montowane, więc naprawdę dziwnie mi się siada i nagrywa 45 minut gameplaya. Także wybaczcie dzisiejszy odcinek, macie moje słowo, że jutrzejszy będzie już kompletną petardą, tak samo jak kolejny i kolejny będą dużo lepsze i słownie wiem, że kurczę, ciężko mi się mówi, bo mi też gardło boli. Jakoś myśli mi się dzisiaj dziwnie łączą. Ciężko mi się kurwa skupić na graniu w grę i tłumaczeniu i dodatkowo wrzucaniu tam jeszcze swojego komentarza. Też to może wynikać, widzowie, z tego, że jestem na diecie, więc mój mózg, szczerze mówiąc, do tego, żeby mózg działał poprawnie, potrzebujemy 80 gramów węglowodanów około. No ja wsuwam tak ze 40, więc musicie mi wybaczyć, że ostatnio mam naprawdę rzadko mózg. Ale postaram się z całych swoich sił, żeby następnego dnia wyszedł lepszy odcinek niż dzisiaj. A my widzowie, wy widzowie, trzymajcie się ciepło i co, widzimy się w następnym odcinku. Na tym kanale, z tej lub innej serii. Gierka jest naprawdę petarda i ona się rozkręca, jak coś widzowie. Do zobaczenia, do jutra. Siemson.